Cześć, tutaj Marta z portalu kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam zaczarowany młyn z kolekcji Philly Witch od firmy Simba Toys. Młyn zapakowany został w kartonowe, kolorowe pudełko. Tutaj widzicie logo kolekcji Philly Witchy, producenta Simba, nazwę tego zestawu. Widzicie dziewczynkę bawiącą się tym młynem. Przez okienko możecie zobaczyć małego kucyka. Na dole mamy adres strony internetowej. Z boku widzicie ten młyn, jego funkcje, różne akcesoria, które są w zestawie. Z tyłu widzicie zdjęcie młynu po rozłożeniu, a także inne kucyki Philly, które dokupić możecie osobno. W zestawie znajdujemy zaczarowany młyn Philly. Instrukcję, w jaki sposób go złożyć wraz z akcesoriami. Małą ulotkę z innymi kucykami i domkami, które możecie dokupić z kolekcji Philly Witchy, a także historię. Widzicie plastikowy, przypominający drewniany stolik wraz z małym nietoperzem. Mamy tutaj półkę na książki, notatnik z różnymi czarodziejskimi przepisami oraz zaklęciami, kolejną otwartą księgę. Kucyka Philly. Dwie karty. Kucyka Emeraldy oraz nietoperza Windy. Z krótkimi informacjami o tych postaciach. Są one w języku angielskim. I dalej widzicie różne przydatne czarownicom, czarodziejkom przedmioty, takie jak pojemniczek, świeczka, miseczka z mieszadełkiem i inne przydatne gadżety, aby stworzyć jakąś magiczną miksturę. Czarodziejka Emeralda to śliczny kucyk. Jest błękitno-fioletowa, ma różową grzywę i ogon z żółtymi pasemkami, na głowie złotą koronę, w łapce, w kopytku złotą różdżkę. Jak widzicie, ma ona w środku zielony kryształek, podobnie na jej zielonej pelerynie, która ma brokaty i na druk z tyłu. Zapinana jest z przodu, jest przyklejony złoty ozdobny element z zielonym kryształkiem. Oba kryształki są to kryształki Swarovskiego. Tak wygląda ten kucyk. Przyjaciel Emeraldy, przyjaciółka, to mała Windy. Jest to fioletowy nietoperz. Jest ona plastikowa i ma również na szyi złotą ozdobę z zielonym kryształkiem Swarovskiego. Zaczarowany młyn jest bardzo kolorowy, ma różowe ściany,